historii ludzkości i tak jak Bóg stworzył człowieka do dnia dzisiejszego, to dziwna rzecz się dzieje, że jakby Bóg zawsze chciał człowiekowi dobrze, a diabeł powodował tak, że człowiek się obciążał. Zwróćcie uwagę, że wszystkie nieposłuszeństwa człowieka w stosunku do Boga to było branie na siebie ciężarów, których Bóg nie chciał, żeby człowiek brał. I to przeczy naprawdę, bo ludzie dziś myślą, gdy są oszukani, że Bóg daje ciężary, że z Bogiem jest ciężej, że samemu jest lżej, że a tam pytać Ducha Świętego, a tam brać moc Ducha Świętego, a tam lepiej żyć sobie po swojemu, a tam przyjść na modlitwę. I jakbyście zobaczyli, to tak jak od Adama do dnia dzisiejszego, człowiek na ile nie chce żyć z Bogiem, na tyle się obciąża. To jest paradoks, że po prostu, i dlaczego człowiek dopuszcza do tego, że po prostu obciąża się, mało tego, jeszcze jakby złapał coś takiego, że to Bóg obciąża, że trzeba uciekać od Boga, żeby było lżej. No ale oczywiście ludzie się boją, bo to ja od Boga mogę uciec, ale tak naprawdę to On mnie i tak dogoni i lepiej tam przyjść do Niego, jakoś tam się pozwijać i poudawać, że jesteśmy z Nim. Ale dlatego tak to jest niezbędne uczniostwo, dlatego że właśnie gdy się człowiek tego nie nauczy i będzie tak wierzył, że poza Bogiem jest odciążenie, to im dłużej będzie to trwało, im będzie głęboko w to wierzył, głębiej, tym bardziej się obciąży. I to jest kabaret. To jest kabaret. Jak ja czytam Biblię od lat, to po prostu Bóg cały czas próbował człowieka uszczęśliwić. Oczywiście miał ten problem z tą naszą wolną wolą, a człowiek używał własnej woli i oczywiście, która przyjmowała oszustwo diabła, że się po prostu obciążał, aż ma się wykończyć. Czyli kuszenie diabła polega na tym, że trzeba oszukać człowieka, żeby on zgłupiał i żeby się obciążył. I zwróćcie uwagę, już w Nowym, Starym Testamencie cały czas Bóg próbuje człowieka odciążyć, zawiera z nim przymierza, wysyła proroków, non-stop, a człowiek w uporze serca dalej swoje. Jeżeli my przynajmniej dziś złapiemy, że Bożym celem jest odciążenie ci i pomóc ci, a diabła obciążyć, to już dużo będziesz wiedział. Już będziesz wiedział, do kogo biec. Możecie zapalić tam światło, bo ja będę bardziej was widział i Renia niech wyjdzie za firanki. I zobaczcie, że to ktoś powie, no to zaraz, to dlaczego Jezus używał tak ciężkich słów często do ludzi? No pomyślcie, teraz masz dziecko na przykład, no nie? W domu. No i dziecko ci się bierze za lodówkę, bo mu się zamaniło dwuletniemu dziecku, że przyniesie lodówkę z punktu A do punktu B, albo pralkę, albo coś innego. No to ty wszystko zrobisz, żeby on tego nie robił, bo on po prostu zrobi sobie krzywdę, no nie? To jeszcze cała nadzieja w tym, że nie ruszy tego i tego nie przygniecie, nie? Ale jak zacznie w trzech takich małolatów rok, dwa i trzy kombinować z jakimiś kijami, to może jeszcze i ruszą i zwalą to na siebie i wtedy rodzic musi wtargnąć i powiedzieć dość, bo się pozabijacie, no nie? I teraz zobaczcie, cały czas, ja mówiłem wam tą historię, jak czterech naszych muszkieterów z kościoła, tak? Ja jadę rowerem, a oni, patrzę na moście z daleka, tak stoją dzieciaki, tak? I piłka na jeziorze zamarzniętym leży, a jezioro, wiecie, wiosna już, nie? I tak stoją i nie wiedzą, co zrobić. I już kombinacja, już myślą, już kombinują, co zrobić. Czy wysłać najlżejszego na straty, czy najsilniejszego, bo może dopłynie, tak? I stoją nad brzegiem, kombinują. No i ja przyszedłem do nich, mówię, co chłopaki, co teraz będzie, nie? Ja wierzę, że Bóg mnie tam zesłał, idealnie najechałem na sytuację. I oni kombinują. Mówię, no wszystkie pomysły, które macie, to są dobre, żeby się wykończyć. Ja mówię, ale zobaczcie, macie telefony, nie lepiej byłoby do kogoś zadzwonić starszego, żeby wam przyjechał i to zorganizował? I wy normalnie własnymi pomysłami się pozabijacie tutaj, nie? Usiąść sobie na pomostku, wypić sobie z bidona wodę, którą macie, tak? Bo jakimiś tam rowerami przyjechali i po prostu... I poczekać na pomoc, na pomysł, nie? No po co samemu się obciążać, tak? No i ja tam oceniłem to, polazłem tam, myślę, stamtąd dopłynę w razie co i przyniosę im to, tak? I oni byli odciążeni w tym momencie, tak?
Byli odciążeni. I tak samo my. My za każdym razem, po co Jezus mówi nieustannie się módlcie? Bo wiedział, że będziemy non-stop dociążani. On wiedział, że co parę chwil będziemy mieli problem, co parę chwil będziemy mieli... Widzisz, gdy rozumiesz modlitwę z Bogiem, gdy rozumiesz swoją społeczność z Bogiem, to jest coś takiego. Jak człowiek jest nienauczony, to modlitwa go dociąża. Ale człowiek jak umie się modlić, to modlitwa to jest potężny dźwig, odciąża cię. Modlitwa przez moc Ducha Świętego komunikujesz się z Bogiem, komunikujesz się z niebiosami i Bóg cię ciągnie. On daje ci siły. Ja w swoim życiu jestem zaszokowany, jak po prostu stajesz i uruchomisz tę procedurę, to po prostu non-stop Bóg cię daje ci siłę. Non-stop pcha cię do przodu. Non-stop sprzeciwiasz się okolicznościom. Non-stop idziesz. Non-stop widzisz, non-stop słyszysz. Warunek jest jeden. Jak utrzymam się w linii z Nim. I teraz to jest tak jak, rozumiesz, jak jeździsz samochodem, nie? To trzymasz gaz non-stop, nie? Non-stop. Po prostu zobacz, jak samochód jedziesz, chcąc pokonać opory, tam paliwo musi non-stop się spalać. Zgadza się? Jak tylko ktoś miał z paliwem coś nie tak, albo filtr paliwa był coś nie tak, to samochód jedzie tak, tak szarpie, nie? Czyli nie możesz sobie pozwolić na przerwy w dostawie paliwa. On cały czas. A dlaczego? Dlaczego paliwo do samochodu musi cały czas płynąć? Bo jeżeli jedziesz jakąś szybkością, to ten samochód non-stop pokonuje opory. Non-stop on ma opory i on musi je zlikwidować. Czyli jak jest opór, to musi być strzał. Jak jest opór, to musi być siła. Jeżeli nie ma tej siły, jeżeli paliwa zabraknie, samochód od razu staje. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli rozumiesz właściwie modlitwę i rozumiesz właściwe działanie Ducha Świętego, to wiesz, że przyłączasz się i po prostu on non-stop ciebie ciągnie. Dlatego dla mnie największym przywilejem to jest modlitwa. To jest po prostu, to jest power. To jest coś niesamowitego. I na przykład, dlaczego człowiek ma z tym problemy? Bo tego też trzeba się nauczyć. Uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, naucz nas modlić się. I my wiemy, Jezus podał tą modlitwę Ojcze Nasz i powiedział, że najlepiej dla was, jak przyjdzie Boża wola, najlepiej dla was, jak przyjdzie Jego Królestwo, najlepiej dla was będzie, pod warunkiem, żebyście tego chcieli, o to się módlcie. Ale to jest dał ogólny zarys modlitwy. On dał bardzo ogólny zarys modlitwy, dał jakiś ogólny plan, no bo wiadomo, nie było jakby przestrzeni, żeby w Biblii zapisać całą lekcję Jezusa, którą jak myślisz, Jezus poszedł do Ojca w nocy i się modlił tą modlitwą Ojcze Nasz 500 razy w kółko? No on się nie modlił, albo różaniec odmawiał do Ojca? No nie robił takich rzeczy. On z nim miał kontakt. Przez moc Ducha Świętego on miał kontakt. Jezus był jakby pokrzywdzony tym, że przyszedł w ciele, to jest jedna z elementów ofiary na ziemię, to była degradacja Jego i On przez Ducha Świętego miał niesamowitą łączność z Ojcem. Utrzymywał ją cały czas. On miał relacje, dlatego był silny, dlatego przechodził różne rzeczy, dlatego czynił cuda, dlatego szedł. Także On był jakby wam powiedzieć, to tak jakby człowieka zrzucić do wody, no nie? I że chcąc tam przeżyć, musiałbyś mieć jakąś łączność z lądem, nie? Albo jakąś rurę transportującą ci wodę, albo powietrze, albo jakąś ochronę ciebie tam w jakiejś łódce podwodnej. I tak samo jest, on zszedł na ziemię i tu wszystko było źle, tu wszystko była tragedia, tak? Dlatego, że ludzie po prostu zawierzyli sobie diabłu, odeszli od Boga, obciążyli się maksymalnie. Tragedia po prostu na ziemi się działa. Jezus jakby zszedł i on musiał utrzymywać łączność, gorącą łączność między sobą a Ojcem przez Ducha Świętego. I teraz zobaczcie, tak samo jest z nami. Bóg w Nowym Testamencie zdradza Kościołowi tajemnicę. Ludzkość zabrnęła bardzo mocno w kosmos, obciążyła się, odcięła się od Boga i tym samym diabeł mógł dokonywać rzeźni, którą sobie zaplanował. W jaki sposób, zwróć uwagę, jeżeli celem diabła jest kraść, zażynać i wytracać, to w jaki sposób zabijasz kogoś? Na różne sposoby. W każdym razie, takie trudne pytanie dla was zadam. Zabijanie kogoś to jest dla tego, kto jest zabijany, jest to przyjemne? No ale nie jest to pozytyw, no nie? Jest to katastrofa. Ale na przykład kraść, kogoś okraść, to dla tego okradzionego to jest przyjemne? Kraść, zażynać. No bo Biblia mówi, diabeł przed kraść, zażynać, a zażynać kogoś to przyjemne, dlatego zażynanego,
zażenanego, zażenanego. No tak powtórzcie 20 razy. Czy to dla zażenanego jest przyjemne? Jeszcze złącz to z wrazem dla zażenanego. To zobacz, jak fajnie się to wypowiada. Przyjemne to jest? Czyli reasumując, słaba oferta. Nie? Bardzo słaba. To dlaczego ludzie to biorą? A jeszcze dodatkowe są takie atrakcje. Obciążyć, dociążyć. To dlaczego ludzie w to wchodzą? Dlatego, że diabeł ustalił sobie kurs na niego jako pozytyw. Jako pozytyw. I człowiek odcięty od prawdy nie miał wyboru, musiał w to uwierzyć. Musiał uwierzyć, że ten kurs na diabła to pozytyw. Czyli zwróćcie uwagę, mieliście, że ja, mój, po mojemu, inaczej, bez Boga jest lepiej, nie? Skąd ty to wiedziałeś i ja? Skąd my to wiedzieliśmy, że swawolka, bez Boga, jakkolwiek to lepiej? Skąd? Skąd? I zwróć uwagę, jakbyś przeanalizował etapy swojego życia, to im więcej było kompletnej bezbożności, kompletnej swawolki, to ciężary leciały do ciebie z szybkością światła. Po prostu dociążanie, non-stop dociążanie, zmartwienia, napalanie się, czyli napalanie się to jest przygotowanie i zmartwienia spadały, nie? Napalanie, na przykład jestem Bogiem i potem o wszystko się martwię, tak? Jestem wielki i potem już się dołuję, tak? Jestem zaradny, jestem samodzielny, mam swoje pomysły i już potem mam problem, tak? I dlatego tak jakby człowiek, który wszystkie przyjął te diabelskie kuszenia i rzeczy, to tylko po to, żeby potem wziąć na siebie ciężary, nie? To najlepiej to widać w sprawach damsko-męskich często, jak ktoś o kogoś zabiega na siłę, nie? A potem błaga Boga, żeby ten ktoś odszedł już, bo już żyć się nie da, nie? No po prostu, no ale po co ty to sobie wziąłeś na głowę, tak? Jeżeli, dlatego Paweł powiedział, lepiej się nie żenić, tak? Ale większość ludzi, dlaczego tyle rozwodów jest, nie? Czyli ktoś wziął temat małżeństwa i się okazało, że to go przerosło, że to nie był balonik, który pociągnie go w górę, tylko bardziej do dołu, tak? I jeżeli uwierzysz w małżeństwo, w cokolwiek, jako bałwana, czyli jeżeli bałwan wierzy w bałwana, to się tak ludzie obciążą, że nie będą mieli czasu, siły i będzie to wszystko szło do dołu. Żeby nie iść po szczegółach, które robimy w modlitwach, to powiem wam krótko. Człowiek, który ma rzadką relację z Bogiem albo żadnej, powinien się wykończyć. Żeby nie owijać bawełnę, powinien się wykończyć. Każda relacja z Bogiem, każda właściwa relacja z Bogiem, ja nie mówię z demonami, które robią za Ducha Świętego, tylko każda właściwa relacja z Duchem Świętym powoduje, że on cię, każdy dotyk, to cię odciąża. Możesz czasami myśleć, że to jest dociążenie, czyli jak powiedziałem ten przykład o przysłowiowym dzieciaku, który chce lodówkę dźwigać i ojciec mu stopuje, żeby tego nie robił, to mu się wydaje, że ojciec jest przeciwko niemu, ale ojciec jest za nim. Im człowiek jest głupszy, im bardziej chce się obciążyć i ktoś na przykład się o takiego człowieka modli, to Duch Święty go będzie stopował i on będzie miał wrażenie, że Bóg jest przeciwko niemu. Ale tak naprawdę Bóg użyje siły takiej, żeby nie przyszła na niego większa moc, która go zmiażdży. Rozumiesz? Czyli na przykład, co to jest klaps dla dziecka, przykładowo. Klaps to jest użycie siły, jeżeli ojciec kocha dziecko, tak, i używa rózgi na przykład, czy klapsa daje mu, to ta siła, która będzie przyłożona w tyłek, ona powinna być mniejsze konsekwencje niż to, że na przykład dziecko by sobie wbiegło pod tira, tak, bo ma taką ochotę. To jest klaps ratujący. I zobacz, czy to odciąża dzieciaka, czy dociąża? To lepiej być dociążonym klapsem niż tirem, nie? Dlatego w wielu miejscach człowiekowi się wydaje, że Bóg człowieka dociąża. To nieprawda jest. On nigdy cię nie dociąża. Nawet jeżeli cię gdzieś hamuje w jakimś miejscu, to tylko dlatego, żebyś się nie dociążył i się nie wykończył. Bo widzisz, śpiewamy, że Bóg jest święty. Co to znaczy święty? To znaczy, że Jego wpływ na mnie i na ciebie nie ma żadnej wady. Rozumiesz? Jego wpływ na ciebie i na mnie nie ma żadnej wady. I diabeł też jest święty. Każdy wpływ na człowieka nie ma żadnej zalety. On zawsze coś knuje. Zawsze coś knuje. Jeżeli nawet się wydaje to, co diabeł pięknie, to jakby jako, bo to jest czołowy oszust, mistrz wszechświata, żeby oszukać człowieka, to on daje łudę, że on odciąża. Czyli zauważyliście, jak wchodzisz w łudę, że masz odciążenie, czyli wkuszenie. Pamiętacie, jak diabeł przyszedł do Jezusa i co on go dociążał czy odciążał na kuszeniu? Odciążał czy dociążał?
No to jak? Zdecydujcie się. Tylko wyraźnie mówcie. Zaproponował mu odciążenie. A w gruncie rzeczy co zaproponował mu? Dociążenie. I to jest typowe kuszenie. Wchodzisz, nie? Tralalala, tralalala, a potem się okazuje, że jest lipa, nie? Się okazuje, że jest źle. I teraz człowiek, który żyje bez Ducha Świętego, i teraz tu właśnie też, gdy często diabeł kusi człowieka, no nie? A Bóg mówi, nie leź w to, i człowiek mówi, no tu jest lepiej, a Duch Święty mi mówi, nie idź w to, a diabeł ci jeszcze wtedy podpowie. Widzisz, jaki on jest? Widzisz? Widzisz? Tak już biegał pod tira, ojciec cię złapał, skroił ci tyłek, a sąsiad przed, widzisz, jaki ojciec twój jest? Widzisz, jaki twój jest? Zlał cię. I to prawdę mówi, zlał cię. I co? Boli ci tyłek? Boli. Widzisz? Widzisz? A ja bym cię nie zlał. A ja bym cię nie zlał. A dziecko, no, no to sąsiad lepszy, tak? No ale to nieprawda. Widzisz? I dlatego gdy my mamy wielką ochotę, gdy kuszeni jesteśmy i mamy ochotę nawywijać gdzieś i Bóg się temu sprzeciwia i człowiek jak nie jest w modlitwie, nie jest w ciągu Bożym, to nie rozumie, że Boży sprzeciw, to on nawet, jeżeli to jest sprzeciw nam, ewidentny, to i tak służy naszemu odciążeniu. Zawsze Bóg tak działa. Zawsze Bóg tak działa. Jak zrobić, żeby Boże odciążenie przyszło do mnie, nie już jako odciążenie, ale jakie potężne wsparcie, które pójdzie do góry, czyli już ten przysłowiowy wiatr w żagle, to widzisz, gdy człowiek jest krnąbrny i słucha demonów, to będziesz miał wiatr przeciwny Boga. Dziękować Bogu za to. Tak czy nie? Ale jak przejdziesz uczniostwo i twoje myśli ujednolicą się z Bożymi myślami, to już ty nie będziesz las i Bóg cię będzie się musiał hamować, tylko będzie cię wspierał w tym, co robisz. I to jest najlepszy moment. Ale do tego można dojść po uczniostwie. Dlatego, że każdego rozum, pragnienia, marzenia, Biblia mówi, na początku są złe. I dlatego człowiek z tego klinczu nie może wyleźć. Bo tak, są złe marzenia, złe pragnienia, kompatybilne z diabłem. Człowiek lezie w jakiś tam kosmos i Bóg go próbuje hamować i człowiek przez uczniostwo, że nie ma tego uczniostwa, ma podpowiedź diabła, że Bóg jest przeciwny tobie. I właśnie na tym kończy się kariera ludzi. Ludzie w to uwierzyli, że Bóg jest przeciwny nim. I dlatego wolą robić to swawolkę. Nie wiedząc, że schemat kuszenia, odciążenia służy tylko po to, żeby przywalić na końcu. I ludzie w to weszli. Ludzie się męczą okropnie. I teraz, gdy przechodzisz uczniostwo, Bóg nauczy cię każdego dnia, żeby cię odciążał. I teraz w jaki sposób? My przychodzimy do kościoła, modlimy się, oczekujemy, żeby Bóg naprawił cały nasz system, który nas rujnuje. No bo teraz co to za życie? Być głupim? I jeżeli Boża miłość jest nade mną, to tylko ciągle mnie hamować. Byliście kiedyś złymi dzieciakami w domu? Kto był, to wie, o co chodzi. Ojciec non-stop z tobą i mama miały problemy. Nie było opcji dobrze, bo albo byłeś szczęśliwy rozwalając coś i wtedy miałeś bat ojca na plecach, albo się nudziłeś i byłeś nieszczęśliwy, że nic nie rozwalasz. Zgadza się? W Biblii jest napisane, że człowiek o takiej strukturze, on nie zaśnie, dopóki czegoś nie wywinie. Słabe to życie, bo jak nie patrząc, jest źle. Albo nie robi człowiek źle i jest załamany, albo robi źle i ma konsekwencje tego, plus jeszcze jakaś tam pała ojca i policjanta, tak? No jak nie patrząc, jest źle. Dlatego Bóg musi zacząć odciążyć człowieka od jego głupich pomysłów. Bo póki to nie nastąpi, to człowiek będzie z tymi swoimi pomysłami, myślami i swoją strukturą cielesną kompatybilny z diabłem i będzie myślał, że Bóg jest przeciwko niemu i odtrącać będzie Boga. Czyli żeby przełamać to, musimy wytrzymać ten etap, szczególnie ten pierwszy uczniostwa, w którym Duch Święty będzie nas naprawiał. I my mówiliśmy tu w kościele na modlitwie, że jak przychodzisz i uwielbiasz Boga, nie do końca wiesz, co się z tobą dzieje, ale jeżeli oczekujesz na Boga, to On już zaczyna procedurę naprawy ciebie. Żebyś nie był tym głupim dzieckiem, ale żebyś ty był tym, którego trzeba wspierać i błogosławić, a nie tylko hamować. Teraz pytanie, czy w jaki sposób, odpowiecie mi na to, w jaki sposób głupka można błogosławić? To mówiliśmy, nie? Ostatni tytuł filmiku, jak z krowy zrobić helikopter, nie? Pomyśl, jeżeli masz głupka i chcesz mu pomóc, co możesz mu zrobić? No, no pytam konkretnie. Dokładnie, naprawić go.
No dobra, ale jeżeli jest głupek i nie chce się naprawić, to co możesz mu robić, żeby go chronić? Tylko przeszkadzać. No możesz tylko przeszkadzać. No pomyśl, albo może nie pamiętacie, jak byliście dziećmi, a może macie złe dzieci. To zwróć uwagę, jak on cały czas coś knuje, to ty cały czas musisz mu przeszkadzać. Nie jest tak? Musisz mu przeszkadzać. I to jest słabe, nie? Życie. Dlatego Bóg chce odciążyć człowieka, musi go naprawić. Musi go naprawić. Musi tak spowodować, że jego myśli będą kompatybilne, jego życie z Duchem Świętym i on będzie już szedł na drodze odciążenia, na drodze sukcesu dla niego. Pokoju, radości. Dlatego dziś tak ludzie są umęczeni. Bo to jeszcze dobrze, jak Duch Święty jest nad kimś i komuś przeszkadza. To znaczy, że najprawdopodobniej ktoś o takiego geniusza się modli. Ale problem jest, jak nie przeszkadza i się ktoś rozhuśta dobrze. Czyli co jest lepiej dla dzieci? Jak stoi rodzic i krnąbrne dzieciaki przeszkadza im, czy puszczone są na luz i podpalają chatę? Co jest lepiej? To jest trudne pytanie, nie? To jest bardzo trudne pytanie. Nie byliście dziećmi i kiedyś nie przerażało was, że mieliście władzę? Na przykład las przed sobą i zapałki? Nie? A takie modne podpalanie traw było. I ja w pewnym momencie, jak byłem dzieciakiem, ja czułem, tak ta władza dla mnie ciąży normalnie, że mogę wywinąć wszystko i nikt mi nie przeszkadza. To jest problem. I dlatego, jak się człowiek przychodzi do Boga, on powinien wejść pod Bożą protekcję natychmiast i powiedzieć: Boże, rób ze mną, co to trzeba. Jak jestem głupek, to hamuj. Jak jestem już mądry, to mi błogosław. Jakkolwiek, ale Twoja protekcja niech będzie nade mną cały czas. I właśnie tu łączysz się z Bogiem przez moc Ducha Świętego i jesteś non-stop w modlitwie. Co to jest non-stop modlitwa? Duchu Święty, idziemy razem, Duchu Święty, funkcjonujemy razem. To ja na początku tak teraz powiedziałem i to 20 minut poleciało, ale dobrze. Zobaczcie, mówiliśmy w tygodniu o rzece. Co to znaczy rzeka? Zwróćcie uwagę, jakbyście popatrzyli, ja słowo jakiś czas temu też zaczynałem od rzeki, teraz zaczniemy trochę inaczej, ale będziemy mówili o rzece, o rzekach. Zrozumcie dwie rzeczy. Można powiedzieć, żeby rozumieć pewne duchowe rzeczy, trzeba jakoś obrazowo to złapać na ciało. Czyli są dwa nurty. Na świecie w tej chwili są dwa nurty, dwie rzeki, można powiedzieć. Gołdapka i Butkunka. Nie, to nie o te rzeki chodzi. Są dwie rzeki. Dwie duchowe, potężne rzeki. Jedna rzeka jest rzeką diabła i druga rzeka jest rzeką Boga. Jak zobaczycie na ludzi, na ulicy, to gołym okiem widać, że ludzie płyną. Po prostu płyną, jakby płynęli z prądem. Po prostu płyną cały czas. I z czego składa się rzeka? One mają ten sam potencjał. Mają to samo jakby strukturę. Boża rzeka, diabelska rzeka. Na czym polega ta rzeka? Rzeka to polega na tym, że zwróćcie uwagę, jak Jezus powiedział, że musicie się na nowo narodzić. Z wody i z czego? Z ducha. Z wody i z ducha. I pamiętaj, że woda to jest to symbol słowa i tu często chrześcijanie kończą karierę na tym, że woda to słowo, a słowo to jest to, co jest napisane. Ale słowo, jeżeli ty mówisz o słowie, to nie jest ważna ta litera, te zdanie. Istotne jest, że te słowo w mocy ducha diabelskiego lub Bożego, ono niesie styl, ono niesie system, system życia. To często ludzie, którzy kłócą się, chrześcijanie czy niewierzący nawet, kłócą się o jakieś tam doktryny, oni tego nie rozumieją. Doktryna jest nieistotna. Istotne jest, kiedy słowo jest pędzone duchem i to słowo to dla ciebie daje styl życia. Czyli staje się twoim życiem. Zwróć uwagę, że każdy człowiek, on ma wpakowany do serca jakiś styl życia. Zgoda? Po prostu żyje według jakiegoś schematu, żyje według jakiegoś programu, tak? I dlatego, na przykład, jakbyś poszedł do rzeki i rzucił kij, czy tam liścia jakiegoś, to byś zobaczył, że ten kij po prostu płynie sobie z tą rzeką. I to jest jego styl. I nie trudno przewidzieć jego kurs, no bo tak jak rzeka leci, taki ten kij będzie z tej rzece był. Czyli ta woda, ten styl niesie ten kij. I w Biblii bardzo dużo poświęcone jest temu właśnie, jak przeciętny człowiek przez życie dryfuje. I my nawróciliśmy się w tej sytuacji,
gdy płynęliśmy w słowie, czyli w mocy ducha diabelskiego, który dał nam styl, w jaki sposób mamy żyć. I teraz, gdy na przykład ludzkość się na to zgodziła, przykładowo, diabeł oblewa człowieka swoją wodą, swoim stylem i mówi do niego, patrz, masz tu wiadro wody, popływaj. I człowiek mówi, i to się zaczęło od Adama i Ewy. On powiedział im, wy jesteście z Bogiem. Okej, Bóg wam coś zabezpieczył, jesteście w Bożej rzece. Ale ja dam wam coś innego. I on im powiedział, wyjdźcie z Bożych wydarzeń. Bóg im wyraźnie określił. Powiedział im. Stworzył ich. W mocy ducha, jak poczytasz Biblię, to Bóg przez Ducha Świętego dał im pewien styl życia. I to był dobry czy zły styl życia? Szok. Tam się opłaciło wejść w to rzekę i nie wyłazić. Nie? Ale Bóg, dając wolną wolę, mówi, możecie z tego wyjść. Jak wam się to nie podoba, możecie z tego wyjść. Dał im to wolną wolę, że Bóg powiedział, jak zrobicie coś, czego ja wam mówię, nie zróbcie tego, to jakby wyjdziecie z tego stylu. Będziecie mieli problem. I właśnie z tym przyszedł diabeł. I Bóg im zaproponował swoją rzekę, czyli swój ciąg wydarzeń. Jakbyście zaczęli, to Bóg im stworzył te wydarzenia, tak? Mocą ducha stworzył. I oni w tych wydarzeniach mieli płynąć i mieli czuć się dobrze. I Bóg miał założenie, że był szczęśliwy, oni mieli być szczęśliwi, oni mieli się na to zgadzać, Bóg miał się z tym cieszyć, mieć społeczność z nimi i miało wszystko fajnie iść. Natomiast diabeł przyszedł i powiedział, jest coś lepszego. I to trwa do dziś, jest coś lepszego. Wyjdźcie z tej rzeki, a pokażę wam lepszą rzekę. I oni uwierzyli. I ja w tym momencie wierzę, że Kościół Nowotestamentowy jest w lepszym miejscu niż Adam i Ewa. Wiesz dlaczego? Bo Kościół Nowotestamentowy chodzi w silnym, pod silnym namaszczeniem jest przeznaczony Ducha Świętego i my mamy doświadczenia już, plus moc Ducha Świętego. Adam kompletnie się okazał laikiem, jeśli chodzi o obronę przed diabłem. On nie umiał włożyć zbroi. Dlatego w tym stanie uważam, jest Kościół w lepszym sytuacji. Wiesz, że ty dziś, jeżeli nie dasz się zaciągnąć do diabelskiej rzeki, jeżeli nie dasz się zaciągnąć do diabelskiej rzeki lub wcześniej jeszcze wyjdziesz z niej, to możesz żyć lepiej niż Adam i Ewa. Bo ostatecznie ich życie było negatywne. To nie jest śmieszne. Zwróćcie uwagę, gdy weźmiesz cały ich tryb życia, od momentu ich stworzenia do momentu śmierci, oni nie żyli dobrze. Oni już oglądali zabójstwo swoich dzieci. Ja nie wiem, czy to jest fajne przeżycie, jak brat zabija brata na twoich oczach na przykład, nie? Czy to jest fajne? Ja nie mówię, że oni to widzieli, ale musieli to stwierdzić, ten fakt, nie? Że ginie brat, zabija brat. Czyli masz do wyboru, masz tak, masz na przykład dwoje dzieci na początek, tak? Z którym jeden ginie, a drugi jest mordercą. No, to już dobrze nie wygląda, nie? Okej? Okay? Czyli oni zaznali, byli bezbronni, nie umieli się obronić, to znaczy Bóg im dał zbroję. W jaki sposób? Powiedział, tu nie idźcie. A diabeł powiedział, tu pójdźcie. Czyli oni, żeby dokładnie pamiętali, co Bóg mówił, to by nie leźli tam. Natomiast diabeł to podważył, tam Bóg powiedział, oni w to uwierzyli, wyszli sobie z tej rzeki i poszli do diabelskich wydarzeń. I wszystko zaczęło się robić o tak. Zwróć uwagę, jakby rzeka, która była ich ochroną, weszli do rzeki, która stała się dla nich śmiercią. I od razu ich dzieci i tak dalej. I cała ludzkość do dziś tam siedzi. Zgadza się? O co my dziś mamy lepiej? Ja nie przesadzam. Mamy doświadczenie, wiemy, że trzeba walczyć i wiemy, że są dwie rzeki. Adam z Ewą zupełnie z tego nie zdawali sprawy i zapłacili za to cenę. Plus reszta ludzi. I teraz Bóg przez pokolenia wywołuje ludzi, czy chcesz z tego wyjść. Czy chcesz z tych wydarzeń demonicznych wyjść. Czy chcesz z tych szeregu wydarzeń wyjść. I ludzkość nie daje zgody. I Bóg te stwierdzenia smutne w Biblii mówi, że niestety ludzie, szeroka droga jest, większość ludzi nie chce z tego wyjść.
I pytanie, czy ty chcesz z tego wyjść? Czy ja chcę z tego wyjść? Widzisz, co to jest zło? Czym się charakteryzuje diabelska rzeka? Inaczej, żeby rozpatrzeć zło, to trzeba zrozumieć różnicę między wodą w rzece diabła, a wodą w rzece Boga. Czym się różni, że ta rzeka Boża daje życie, a ta woda diabła daje śmierć? I jeżeli mówimy o wodzie, to mówimy tu już błyskawicznie, miejcie już w pamięci, żebym ja się nie powtarzał cały czas, woda to duch. Z wody i z ducha. Woda to duch, czyli nie mówimy o jakichś literkach, czyli woda to przekaz, to słowo, to duch. Woda to symbolizuje system, duchowy system, który jest aplikowany w ciebie, w którym ty tym systemie płyniesz i za który odpowiednie są odpowiednie duchy, żebyś to wiedzieć. Czyli struktura wody duchowej to jest system, za który odpowiedzialne są duchy. I diabeł podszedł do Adama i do Ewy i on zaaplikował im nowy system. Nowy system życia, żeby wzgardzili tym, które im dał Bóg. I w ten sposób oni przyjmując to, dali sobie to wlać. I gdy ludzi przyszło więcej na świat, to diabeł każdemu to proponował i ludzie to przyjmowali. Jeden po drugim przyjmowali. I do tej pory cały czas większość ludzi przyjmuje ten diabelski system w stosunku do Bożego systemu. Bóg nawołuje, wróćcie do mnie, przyjdźcie do mnie. Ludzie w większości nie chcą. Dlaczego? Dlatego, że nie mają czasu połapać się w tym. Nie mają czasu, są trzymani krótko w niewoli przez diabła i diabeł stoi z kijem obok tej rzeki i pilnuje, żeby ludzie nie wychodzili. I teraz szczegóły, kochani. Szczegóły, nie wiem, do kiedy zabrniemy, pewnie to na modlitwach rozkminimy bardziej, ale na czym polega, z czego składa się woda? Normalnie to z H2O, tak? Niewiele z chemii umiałem, nie błyszczałem, nie byłem orłem, ale to akurat zostało mi w głowie, bo to nie było skomplikowane. A z czego składa się Boża woda? Z czego składa się diabelska woda? Mówiliśmy o systemie. I teraz masz. Jezus jest królem. Jezus król. Oszustwo. Diabeł jest królem. W jaki sposób? Zwróć uwagę. Gdy diabeł podszedł do Adama i Ewy, on nie powiedział, będziecie mi służyć. On nie zdradził się. On nie powiedział, będziecie mi służyć. On nie zdradził się. Ale de facto o to chodziło. Zgadza się? Ty wierzysz, że diabeł w trosce o Adama i Ewę przyszedł do nich. Wierzysz to? To tak jak dziś politycy w trosce o ciebie rządzą krajem. Widać. I teraz zobacz. Diabeł nie przyszedł w trosce do nich. On nie przyszedł w trosce o nich. Celem diabelskiej rzeki było oddanie chwały jemu. On ma być królem. Nawet nie będę pisał przy tym dziadu, że on jest królem, ale to było jego założenie. Jakby na czerwono, czyli diabeł królem, tak? I teraz w jaki sposób diabeł ukoronował siebie? I my wiemy, nie? Przez bałwochwalstwo. Diabeł ukoronował siebie przez bałwochwalstwo. Jak człowiek uprawia bałwochwalstwo w swoim życiu, to koronuje diabła. Mówi, ty jesteś moim panem. I my wiemy, że diabeł ukrył się za bałwochwalstwo, czyli skierował człowieka, żeby człowiek przez bałwany służył jemu. I w jaki sposób idea zaczęła lać się do ludzkości pod tytułem są rzeczy ważne. I między wierszami było powiedziane, ja mówiłem wam, pamiętacie? Wyobraźcie sobie dwie dziewczyny na sali, tak? Dwie dziewczyny mamy na sali. No, jest jedna. Jest jedna, za chwilę wchodzi druga, no i ktoś mówi, znaczy jest Krysia i Zdzisia, nie? No i ktoś mówi na przykład, są dwie dziewczyny i siedzi pięciu facetów i mówi, no Krysia jest przecudna. No Krysia jest najmądrzejsza. Krysia jest przeładna, przemądra i tak. Czujesz, co się robi ze Zdzisio w tym momencie, nie wypowiadając ani razu jej imienia. Rozumiecie?
Dziewczyny, chciałybyście się czuć w pozycji z dzisiaj w tym momencie? Gdzie ktoś non-stop chwali Krysię, to każde chwalenie Krysi to jest jakby policzek dla dzisiaj, tak? Zgoda? Tak czy nie? No. Nie wiem, czy popełnialiście ten błąd wychowując dzieci, że Kazio to wszystko dobrze, Kazio to wszystko dobrze, a Zdzisio ryczy w kącie. I nic nie powiedziałeś złego. Nic nie powiedziałeś złego. I zobaczcie, co diabeł zrobił. Diabeł przyszedł do Adama i Ewy i on nie powiedział, że Bóg to partacz, że on jest lepszym wodzem. Absolutnie. On tylko powiedział, jest coś fajnego. Zgadza się? I teraz zobacz, on od razu uderzył w Boga tym. On od razu uderzył w Boga w tym, no bo on jakby zakwestionował, że Bóg dla Adama i dla Ewy zrobił najlepiej, nie? No pomyśl, siedzisz w domu, masz dzieci, nie? Przychodzi sąsiad i mówi do twojego dziecka, ty tu jesz? Ty chodzisz po tym pokoju? U mnie to jest dobrze. I by ci tak mówił przy dziecku, chciałbyś tego słuchać? Jakbyś do mnie przyszedł na obiad, nic by nie powiedział złego na twój obiad, tylko jakby, to byś się najadł. Nie? Jak ja bym ci ubierał, to byś ładnie wyglądał. Czy on coś złego mówi na ciebie? Mówi. Mówi, on podważa ciebie jako rodzica. On podważa ciebie jako rodzica. I to właśnie zaczął robić diabeł. On zaczął chwalić tryb bałwochwalczy. Jest lepsza opcja. I zgodzicie się, że dziś ludzie nabici są tym, że jest lepsza opcja, nie? Od Boga, jakaś tam w życiu. Zgoda? Tak czy nie? Opcja swawolki, opcja tu, tam i tych bałwanów się zrobiło tak dużo, że lepiej o tym nie wspominać. I ludzie to łyknęli i weszli do diabelskiej rzeki. Przyjęli to wodę, poszczególni ludzie, populacja ludzkości i z tego zrobiła się okropna rzeka, okropnie duża rzeka. I teraz każdy członek tej rzeki ma za zadanie. On ma za zadanie wywyższać bałwany. Przyjmować. Teraz pokażę wam, oceniliśmy już, co to jest rzeka, tak? Już wiecie, tak? Co to jest rzeka. Natomiast Boża rzeka, na czym ona polega? Że Bóg zatroszczy się o ciebie najlepiej i On ma najwyższą chwałę. Nikt inny nie ma lepszej opcji. Taką opcję przyjęli Adam i Ewa na początku. Że bądźcie w moim zakresie i będziecie żyli najlepiej. Bądźcie w moim zakresie. A diabeł mówi, nie, w moim. On im powiedział, osobiście, mój zakres jest lepszy. Czyli idea, która mówi, duch, który za tym stoi, że z Bogiem jest najlepiej, to jest Boża rzeka. Okej? To jest Boża rzeka. Z wody. Narodzisz się z wody i z ducha. Można powiedzieć, czy mam się narodzić z wody i z ducha? Żeby wyjść z wody i z ducha i wejść do wody i ducha na nowo. Dlatego robi się pierwsze chrześcijan, co się robi, się chrzci. Zanurz się inaczej. Ale zgodzicie się, chyba nie będziemy rozmawiali o tym, że chrześcijanin, który jest nieochrzczony, jest ochrzczony. Tak? Ja nie mówię o religijnych tam chrztach, nie? Każdy jest zanurzony w ideach. Zgadza się? Tak czy nie? Każdy jeden człowiek. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że gdy się ktoś nawraca i chrześcijanie kończą na proformie, że zanurzają się do jeziora jakiegoś, czy tam do basenu, czy gdzieś, a życie dalej po staremu. I teraz jak przyjmiesz, że ten styl, kościele, styl pływania w diabelskiej rzece, w którym ja myślę, że poza Bogiem dam się radę uszczęśliwić w jakiś sposób, to jest płynięcie w diabelskiej rzece i to jest przyjęcie całego skutku tego obciążenia, które spada na ludzkość. I teraz pytanie, chcemy to brać na siebie? Chcemy wierzyć w to, że poza Bogiem jakieś instytucje, jakieś ludzkie układy, mężowie, żony i tak dalej pomogą nam i my przetrwamy, będzie dobrze? Jeżeli chcemy w to wierzyć, to bierzesz na siebie potężne obciążenia. Zwróćcie uwagę, ja często wspominam o tym, na przykład małżeństwa. Sami wiecie, że małżeństwo zostało na świecie przeklęte. W jaki sposób? Bo małżeństwo poszło do trybu bałwochwalczego. Jak w świecie małżeństwo funkcjonuje? Jako pod Bogiem czy nad Bogiem? Inaczej, sprawy damsko-męskie. Seks jest u ludzi pod Bogiem czy nad Bogiem?
nad Bogiem. I teraz te małżeństwa, seks, to wszystko, co się dzieje, obciąża człowieka tam na ulicy, czy dociąża? Odciąża, czy dociąża? Dokładnie. Już się nie chce słuchać stękania żon, że to nie tak jest w domu, mężów, że to nie tak, bo tryb bałwochwalczy włączony. I musi tak być. Zwróćcie uwagę, tam, gdzie masz tryb bałwochwalczy włączony, tam będziesz stękał, bo po to on jest, nie żeby ci błogosławić. On dobrze brzmi na obrazkach, w Hollywoodzie, bo kuszenie jest perfekcyjne, ale wynik zawsze jest ten sam. Człowiek stęka. Się nastękaliście w swoim życiu już? Czy jeszcze za mało? I będziesz tak miał do końca, dopóki nie będziesz siedział w układzie bałwochwalczym. I dlatego, zobacz, teraz ty jako człowiek, perfekcja, piękny człowiek, i mój styl, mój narysowany, trochę przegięto głowę. Ty jako człowiek teraz zdecydujesz, ale tylko po uczniostwie, w którą rzekę wejdziesz. Ci ludzie w pierwszej fazie nie mają nic do powiedzenia. Nie mają nic do powiedzenia, to są niewolnicy. To widać po dniówce, to widać po marzeniach, po pragnieniach. Kompletnie trupy. Trupy w rzece. Duch martwy, czućka odbiera bodźce. Typowe trupy, nie muszę wam tłumaczyć, jak świat dziś wygląda. Trupy w wydarzeniach. Nie mogę, muszę, nie mogę, muszę, nie mogę, muszę, nie mogę, muszę, nie mogę, muszę. Widzieliście, ktoś mi wysłał taki filmik, jak ktoś tam robi tam coś i tak powoli kładzie pieniądz i tak szybciej, drugi większy pieniądz, szybciej, trzeci większy pieniądz, szybciej, a na czwartym było już jeszcze większy pieniądz i tak już. I tak ci wyglądają ludzie. Dostają jakąś pokusę i małpki. Ten mazak pewnie się rozsypał. Pokusa i małpka. Pokusa i małpka. I to tak jedzie. I tylko pytanie, czy to jest do odciążenia, czy do obciążenia? I uwierz mi, jak teraz zaczynasz przechodzić przez uczniostwo, to Duch Święty musi cię uwolnić z fałszywej chwały. Póki tego nie zrobi, nie wyleziesz. To nie jest tak, że ja teraz powiem, no dobra, to chcę wyjść z rzeki, tej wejść do tej, to z prawej, z lewej strony na prawo. I wszyscy ludzie robią ten gest i myślisz, tak o wyjdą? Jeżeli ktoś ma zabito chwałę bałwana, tak, to on tak o wyjdzie z tej rzeki. On woli się zarobić, się zarąbać, nie wiem, co tam zrobić. Jak rozwali 5 rodzin, to se założy 6. Jak rozwali się w 5 pracach, to se weźmie 6 pracę. Jak się zapije wódko, to będzie pił denaturatem. Jak się zawali narkotykami, to będzie tak, aż się wykończy. Zgadza się? Zauważyliście, jak ludzie są konsekwentni? Aż się wykończą, do końca. To jest skutki bałwochwalcze. I teraz Bóg, On mówi, słuchajcie, zapraszam was w nową rzeczywistość. Chcecie to? Chcecie wyjść z tego szalonego matriksu? Chcecie wyjść z tego? No i ludzie, my nie mamy czasu, my nie możemy i tak dalej. Popatrzcie na słowo. Tak szybko przeczytamy, my kiedyś to studiowaliśmy, ale teraz przelecimy to trochę pod innym kątem. Pamiętacie Ezechiela 47? A gdy ten mąż ze sznurem w ręku... Nie, no dobra. Ktoś by rysował, a ja bym czytał, ale dobra, damy radę, tak, bo nie wiecie, o co mi chodzi. To jest rzeka i to jest rzeka. Tylko inaczej, tu trzeba byłoby narysować w ten sposób, że gość płynie w rzece. Uwaga jeszcze, żebym nie zapomniał. Ty będziesz taki jak ta rzeka. Nie kombinuj, siedząc tu, być tym człowiekiem. Proszę cię, to jest śmieszne. To tak jakby ryba bawiła się w ludzi, a człowiek w rybę. Nie. To rzeka cię kształtuje. Absolutnie rzeka cię kształtuje. Jeszcze raz. Rzeka i tylko rzeka cię kształtuje. Nic więcej. Jeżeli jesteś w trybie bałwochwalczym, jesteś demoniczny. Koniec, kropka. I nieważne, do jakiego kościoła chodzisz, czy to jest nasz, czy inny, czy jakiś, no coś innego. Siedzisz w trybie bałwochwalczym, jesteś tu, popatrz, ten człowiek zanurzony. O ten, jak człowiek, jak jest zanurzony, nie? Jak płynie w rzece, to co jest niezanurzone, żeby krócej? Oczy, mózg, fryzura, ręce, nogi. Wszystko poddane trybowi bałwochwalczemu. Zaprzedane. Zamoczony w system. Zgadza się? I efekt tego systemu
że to będzie diabeł. Kreatura diabelska. I Jezus powiedział, jesteście diabłami do Żydów, którzy się modlili. Płacili pieniądze. Jesteście zanurzeni całkowicie tu. Natomiast tu nie musisz się starać, żeby być diabłem i tu nie musisz się starać, żeby mieć Bożą strukturę. Rzeka za ciebie to zrobi. Starać się to ty musisz, żeby stąd wyjść tu, podjąć decyzję. I zadaniem Ducha Świętego jest przerzucić ciebie. To jest zadanie Ducha Świętego. Ducha Świętego. Przerzucić ciebie stąd. Może inaczej, ta trasa jest pozytywna. Stąd tu. To jest zadanie Ducha Świętego. Tego gościa nie ma. O. Albo powinien być. I często człowiek, ja mówię teraz nie o twoim przeznaczeniu, bo ty jesteś przeznaczony jako Boże dziecko, ale mówię, gdy masz wolę nieodrodzoną, gdy masz myśli nieodrodzone, to są bałwochwalcze czy nie? Czy może człowiek o nieodrodzonym umyśle nie być bałwochwalcą? No nie, no sami wiecie, uczciwie, nie ma takiej opcji. I załóżmy, że ten człowiek wygląda tak. Widzisz to? I często Bóg do Izraela mówił, kulejecie na dwie nogi. Jeżeli to jest przejściówka, to pół biedy. Ale często ja widzę z praktyki, ludzie coś zaczynają, poprzeżywają, a tam Bóg Bogiem, jednak kasa i te inne rzeczy to są najważniejsze. I powrót. Dobrze zaczęliście, pamiętacie list do Galacjan? A skończyliście fatalnie. Napęd na niebiesko, w tą stronę, to nie muszę wam tłumaczyć, kto jest tym zainteresowany. A kto jest zainteresowany tym napędem? W tą stronę. Czyli diabeł ci nawet nie odpuści, jak Duch Święty cię przyciągnie tu, on cię będzie kusił, to jest lepiej. Tak jak nie odpuścił dla Adama i Ewy. Dlatego widzisz, dlaczego ja nie pozwalam sobie na wystartowanie w ciągu dnia od tak sobie, jak ludzie to robią. Dlatego, że ludzie wtedy nie zdają sobie sprawy, o jaką rzekę chodzi, kto ich ciągnie, po prostu lecą. I wtedy już jak nie zdajesz sobie sprawy, czyli urywa się film, musisz być tu. Nie ma wyboru. Od razu jest chyt. Dopiero dlatego widzisz, chcąc skontrować czerwoną strzałkę diabelską, musisz być w zbroi i musisz być non-stop pod Duchem Świętym. Czyli wszystkie kuszenia diabła, które idą lawinowo na ludzi, jeżeli nie będą skontrowane, to człowieka zgarną. Zgadza się? Na przykład Adam i Ewa nie skontrowali tego. I teraz pytanie. Czy ludzie dziś kontrują perspektywę zarobków dużych? Czy ludzie kontrują perspektywę fałnego małżeństwa? Czy ludzie kontrują to, jak na przykład dziewczyna jest piękna i pięciu facetów za nią leci? Czy ludzie to kontrują, czy bardziej za tym idą? Idą, bo są bezbronni. Żeby to kontrować, to musi człowieka być na to stać. Zgadza się? Żeby nie wyjść w kuszenie. I oni idą później. Dziewczyna jest lepsza, chłopak jest lepszy od Jezusa, pieniądze są lepsze i na czerwono. I teraz zwróć uwagę na Biblię. Czyli to rzeka kształtuje ciebie. Ty jesteś od decyzji i pozwolenia Duchowi Świętemu przerzucenia cię z rzeki do rzeki. Ale siedzenie w trybie bałwochwalczym i próba, to świat robi, w trybie bałwochwalczym i próba być dobrym. Mówiłem, to już nie raz rysowałem wam, nie? Dobry polityk, dobry pan ksiądz, dobry lider religijny, a i tak zasady te same. To wiadomo, że trzeba wtedy bracia, siostry i się zaczyna kabaret, nie? Się zaczyna, że takie, dlaczego dziś ludzie, dlaczego tak, widzicie, dlaczego ja często używam i ja robię to celowo słów ciętych, ale wiecie dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, upiększone słowa dziś stały się parawanem dla tak naprawdę katastrofalnego trybu życia. Smród i łajno przykrywa się dziś kulturą. Jak chcecie zobaczyć, to pooglądajcie Angielski Dwór. Tam jest jeden wielki kibel przykryty pazłotkiem. I zwróćcie uwagę, jaką oni kładą uwagę na protokół. I ja zauważyłem w świecie, że im więcej się umila mowę, im większy jest protokół, tym więcej jest do ukrycia. Zauważyliście to? Tam, gdzie jest dużo i nawet jak człowiek, zobacz, tu w łajnie płynie wszystko i tak dalej, ale jest grzeczny.
Krysia jest miła, bo jest kulturalna, ładnie odpowiada. I to jak ktoś huknie prosto z mostu, że tak jest, to jest arogantem, wulgarny jest. A przecież prawdę powiedział. A musiałeś to powiedzieć? Pomyśl, pójdziesz, byś głosił Ewangelię. Ewidentnie musisz tego człowieka załamać. On pójdzie do piekła i tak dalej. Ale przecież nie zrobisz mu afrontu. To jest taka miła pani. No, do pijaka w parku to łatwo głosić, bo wiadomo, jemu powiedzieć, słuchaj, jesteś pijak, grzeszny, nie? Ty, no ale idź do burmistrza na przykład, powiedz, stary, ty pójdziesz do piekła, ty jesteś wrednym, złym człowiekiem. Ale to nie, to trzeba relacje zakładać. I my tak zakładamy z wszystkimi relacje, że Kościół przestał głosić. Ja nie mówię, żeby biegać na oszołoma i narobić dymu, ale z drugiej strony nic. W takiej, tak wymiękczyć wszystko, albo wiecie, jak dziś pastorzy kombinują? Jak powiedzieć, żeby nikogo nie urazić? I to poszło tak daleko, że już nikt nie wyłazi z tej rzeki. To już poszło tak daleko, że ludzie nie wyłażą. Tak po prostu, żeby tylko nie nazwać po imieniu. Ale otwórz list do Galacjan, otwórz to, co Jezus mówił. Tam ci nikt się nie patyczkował. Znasz lepszy numer, żeby Jezus przy ludziach do przywódców religijnych powiedział, waszym ojcem jest diabeł? Co mógł gorszego zrobić? Albo na kopach wynieść całe ich stragany sprzed sklepu, sprzed kościoła? Ty. To można coś gorszego zrobić jeszcze? Jest taki afront? Wiesz, jest niedziela, ludzie przychodzą, ładnie ubrani, nie? Do świątyni, rozumiesz, nie? A Jezus bat i z nogi wszystko. On się nie czaił. A my dziś ti. A wiesz dlaczego ti? Bo jak nie jesteś radykalny w stosunku do siebie, to będziesz taki sam w stosunku do dzieci, będzie ti, w stosunku do ludzi ti i będziemy siedzieć w tej rzece. A tu zasada siedzenia w tej rzece jest nazywać wszystko nie po imieniu, wszystko ładnie przykryć. I dlatego dziś kultura, ładna mowa, politykierstwo, garniturki są prześcieradełkiem. Zgadza się? Zobacz, czy w świecie brakuje kulturalnych słów? O tak masz. Protokołu, wszystkiego. Jest pełno. Ja mam wrażenie, że dziś zdecydowanie więcej brakuje nazywania rzeczy po imieniu niż polityki. Niż uładzania wszystkiego. Bo pomyśl, jest tendencja wśród chrześcijan. Człowiek żyje pod bałwochwalstwem i nie można mu powiedzieć, że jest w gnoju i że jest demoniczny. W niektórych kręgach religijnych o diable nic nie możesz powiedzieć. Jarzysz, jak daleko zabrnęli? A gdzie dopiero powiedzieć, że są demoniczni ludzie? A przecież każdy, kto siedzi pod bałwochwalstwem, jest w demonach siedzi. Biblia jasno mówi, masz kontakt z demonami w tym momencie. I to był list do wierzących. Nie chcę. Paweł mówi, ja nie chcę, żebyście mieli kontakt z demonami. Wchodzisz w bałwochwalstwo, będzie, czy się mienisz wierzący, czy nie, siedzisz w diable i koniec, kropka. I żeby to nazwać po imieniu, ludzie się obrażają, tak? Ludzie się obrażają. Dlatego to zmiękczanie, ono ma bardzo ważne zadanie. I wtedy się nie głosi Ewangelii, bo nikogo nie chcesz obrazić. Nikomu się w kościele nie powie nic, bo się obrażą. I zaczyna się przechowywanie w rzece. Popatrzcie, gdy w Ezechiela 47 rozdziale jest coś takiego napisane. A gdy ten mąż ze sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył 1000 łokci i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kostek. Potem odmierzył 2000 i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a ta sięgała aż do bioder. A gdy znowu odmierzył 1000, była rzeka, której nie mogłem przebrnąć, gdyż woda wezbrała. Była to woda, którą trzeba było przepłynąć i rzeka, której nie mogłem przejść. Wtedy powiedział do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem poprowadził mnie i zaprowadził na brzeg tej rzeki. A gdy się odwróciłem, oto na brzegu tej rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach i powiedział do mnie, te wody wypływają ku krainie wschodniej, schodzą do równin i wpadają do morza. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione. Nie człowiek uzdrawia, woda uzdrawia. Stanie się, że każda istota żyjąca, która się porusza, gdziekolwiek popłyną potoki, będzie żyć. Co istotę czyni żyjącą? Rzeka. Zgadza się? Widzicie to? I będzie bardzo dużo ryb, bo dotrą tam wody, bo dotrą tam wody i zostaną uzdrowione. Czyli albo szambo i szlam i zniszczą człowieka i on tu nie ma nic do powiedzenia, albo tu i będzie uzdrowiony. Te drzewo
czy roślina jest jakby skazana na to, czy jest rzeka, czy jej tam nie ma. Zgadza się? Tak czy nie? Jeżeli roślina siedzi i nie ma dopływu wody, to se może decydować. I tak nic nie zdecyduje. Umiera. Idź nie podlej swoich kwiatków i powiedz, zdecydujcie, że będziecie kwitły. To ty zdecydujesz, podlewając te kwiatki, nie? Wszystko będzie żyć, dokądkolwiek dotrze potok. Zgadza się? Czyli już dla nas to wytycza, że rzeka Bożej chwały nas leczy. Rzeka fałszywej chwały nas zabija. Nie twoje staranie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Twoje staranie się to jest zawierzyć. Ja myślę, że Kain, który zabijał Abla, już się nie starał, żeby być zły. Już było to, już on płynął w rzece i ta rzeka to zrobiła z nim. Stanie się to, że rybacy staną nad nim od En-Gedi aż do zdroju Eglaim, tam będą rozciągać sieci. Będzie bardzo dużo ryb, rozmaitego rodzaju, będą jak ryby Wielkiego Morza. A nad rzeką wyrosną na jego brzegu, i to jest jeszcze, kiedyś mówiliśmy o tym, lecz jego błota i bajora nie będą uzdrowione. Co to są błota i bajora? Tam, gdzie nie ma przepływu. Zwróć uwagę, tam, gdzie jest błoto i bajoro, tam stoi to w miejscu. I dlatego, Kościele, bierzesz chwałę, uczysz się chwały Jezusa. Wysyłasz ją dalej. I ty jesteś wtedy częścią rzeki. Jesteś zanurzony w tej rzece, przyjmując Bożą wodę i wypuszczając ją. To jest dziwne, że to my bardziej nie płyniemy w tej rzece, co jesteśmy jakby przepompownią tej rzeki. Na czerwono i na niebiesko, w zależności gdzie siedzimy. Zwróć uwagę, że gdzieś człowiek bierze ideologię do siebie, ona miesza się w nim i wypuszcza ją, tak? I gdy bierze dużo idei do siebie i dużo wypuszcza, to w pewnym momencie aż płyniesz w tym, tak? Jeżeli dużo ludzi to robi, tak? Jeżeli dużo ludzi to robi, to wtedy ta rzeka jest im głębiej, i tak, teraz skoncentrujcie się, im więcej ludzi, im głębiej wierzą, im więcej to przyjmują i im szybciej to wydają, tym nurt rzek jest głębszy i szybszy. Tym ta rzeka jest głębsza i szybsza. To nam pokazuje cienie tego, że im bardziej tu wierzysz, im bardziej wierzysz w tryb bałwochwalczy, im bardziej o tym mówisz i to rozgłaszasz, tym nurt wkoło ciebie będzie głęboki i bardzo intensywny i on będzie cię urabiał. Dlatego gdy tu wierzysz, dobijesz się już do chwały Jezusa, wierzysz to i mówisz o tym, to ten nurt tej rzeki, to co mówiliśmy, pamiętacie, pierwszy Jana, że wyznajecie grzechy i między sobą jesteście i że krew Jezusa oczyszcza was. To Biblia mówi, w wielu aspektach to płynie. To nurt tej rzeki, on cię wyczyści. Czyli ty przyjmujesz chwałę, mówisz o chwale Jezusa, przyjmujesz chwałę kosztem tych chwał i tu już nie ma zgody najczęściej. Eps, pierwszy error. Jeżeli zgodzimy się na ten układ, wchodzimy w tej rzeki i ta rzeka zrobi z nami porządek. Uwierzcie mi, tak jak to napisane. Widzicie to? Wszystko, co przy tej rzece, w górę. Tak? Jasne. A nad rzeką wyrosną na jego brzegu po obu stronach wielkie drzewa, wydające owoce drzewa, których liść nie więdnie, ani owoc nie ustaje. Mieliście w małżeństwach cudowną obietnicę i tak dalej, a potem się kierezada, nie? Czyli owoc zgnił. Liść zwiędł. Bo diabeł też ma swoje owoce. One działają. One funkcjonują. Jakiś czas wygląda to, że dobrze, nie? Że ktoś kogoś kocha, że ktoś kogoś szanuje, tak? A potem patrzysz, śmierdzi. Nie? Ładnie to wyglądało, a potem śmierdzi. Ni stąd, ni zowąd. A tu jest napisane. Dlaczego? Ani liść nie więdnie, ani owoc nie ustaje. W swoich miesiącach wydadzą pierwociny, bo wody dla nich wypływają ze świątyni. Uwaga. Ta idea wypływa skąd? Ze świątyni, od Boga. A ta idea skąd? Od diabła, nie? Dlatego musimy być świadomi. Dlatego ich owoc będzie na pokarm, a ich liście na lekarstwo. I teraz popatrzcie. Tak mówi Pan Bóg. To jest granica, według której podzielicie ziemię. Czyli granica rzeki jest granicą życia i śmierci. W zasadzie ja to tak narysowałem. Te rzeki to praktycznie obok siebie płyną. Bardzo blisko. Nie ma tej strefy buforowej, o tu. To jest źle narysowane. Prawidłowo to jest z rzeki do rzeki idziesz.
Nie ma takiego czegoś, że ten mierzejki takiej, wiesz, takiego półwyspu. Nie ma czegoś takiego. Tu jest od razu trach, trach wchodzisz. Ja tylko narysowałem tak, żeby widać było przejście. Ale tego przejścia nie ma. Dlatego wielu ludzi, chrześcijan, liczy na jakąś tam przejściówkę, że nie z diabłem, nie z Bogiem, tam gdzieś po swojemu. W czyściec nie wierzymy, tak? To mamy już za sobą. Mam nadzieję. Zwróćcie uwagę na drugie ciekawe miejsce. Gdy weźmiecie drugą królewską, ale ten czas zasuwa, druga królewska. W drugiej królewskiej, 5:9. Zobaczcie, znana historia. Naaman, wódz wojska przeciwnego dla Bożego narodu, on był trędowaty i on przyszedł, nie będę całej tej historii teraz opowiadał, ale był trędowaty i usłyszał, że prorok, usłyszał, że Elizeusz, że jest taki gość, który jest w stanie mu pomóc. No i Naaman przybył więc ze swymi końmi, swym rydwanem, stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś wysłał do niego posłańca z tymi słowami: idź i umyj się 7 razy w Jordanie. Co to symbolizuje Jordan? Bożą rzekę, bardzo dobrze. Wszyscy naraz nie odpowiadajcie, pojedynczo. Idź i umyj się 7 razy w Jordanie. My wiemy, że 7 to jest Boża liczba, tak? A twoje ciało powróci do zdrowia i będziesz czysty. I znowu zwróć uwagę. Elizeusz nawet nie wyszedł do niego, powiedział do niego: pakuj się do Jordanu i będzie sprawa załatwiona. I pamiętajcie, że jeżeli w Biblii nie umiesz siebie namierzyć na tą historię, to masz problem. To nie jest historia dla krasnoludków, tylko dla ciebie i dla mnie. I teraz zwróć uwagę, czy Naaman od razu powiedział: ok, pomyśl, gość Naaman, trędowaty, co on symbolizuje? Naaman trędowaty kogo symbolizuje? Nas, pływaków w Czerwonej Rzece, tak? Bo z tej pozycji każdy musi wyleźć. Zgoda? Nikt się nie urodził na niebiesko. Niebieska krew w nim płynie, niektórzy mówią. To widać po tej szlachcie angielskiej, jaka tam niebieska krew płynie. Nie? Według nich może ona niebieska, według mnie to ona jest czerwona jak gołdawska straż pożarna. Lecz Naaman rozgniewał się, czyli wszyscy są zadowoleni, wchodzą do tej rzeki. Pomyśl, przyjeżdża chłop trędowaty, no nie? On nie przyjechał jakimś ekspresem, nie? No jechał jakoś tam trasę, strędowaty jesteś, no wszystko w tobie jest źle, nie? Tak jak przeciętny człowiek na czerwono, wszystko w nim jest źle, stęka, narzeka, szuka wrogów i tak dalej, nie odpoczywa, żyje w biegu, wszystko jest źle. Trąd jest? Jest, nie? Znacie to, nie? Zmartwienia, moje rany, zranisz mnie, to trąd, nie? To wszystko trąd. I co Naaman? Powiedział: okej, nie. Naaman rozgniewał się, oczy, oto myślałem. Zobacz, dlaczego był trędowaty? Bo chwalco, sam siebie chwalił. Oto myślałem sobie, że na pewno wyjdzie, stanie przy mnie, wezwie imienia Pana. Czyli, przepraszam, czyjego imienia Pana? On myślał, że Elizeusz przyjdzie, pokłoni mu się, potem pokłoni się swemu Bogu. Rozumiesz, że go doceni, nie? Zobacz, bo on tak mówił: oto myślałem, że na pewno wyjdzie, stanie przy mnie. Rozumiesz, przy wielkim Naamanie. Wezwie imienia Pana, swego Boga, poruszy swoją ręką nad miejscem trądu i uzdrowi trędowatego. Tu są wierzący, którzy nie chcą wychodzić z tej rzeki i myślą: przyjedzie mąż Boży, włoży na mnie ręce, pojadę na konferencję, na szkołę biblijną i będzie dobrze. Nie będzie dobrze. On dostał jasne polecenie. Do rzeki. Nura do rzeki. Nie? Tak czy nie? I teraz zobacz, i tu wierzący w większości to Naamany. Może większość kościołów to się powinna nazywać kościół Naamana. Siedząc w swoich bałwofalszych klimatach, czekając na jakiegoś męża Bożego społeczko, który pomodli się i już. Znacie to? Sakramentalne fokus pokus i twoje życie się zmieni. A co z całą głupotą, z wpływami demonicznymi, myślami i tak dalej, i tak dalej? Uwierz mi, z tym tylko rzeka może się rozprawić. I kościoły sobie zrobiły imprezki raz w tygodniu. Naamanki. I Naaman, chcąc dostać uzdrowienia, musiał jechać. Musiał jechać.
Kiedy następna konferencja? Jedziemy. I jedziemy. I na co się liczy? A po drodze jaką rzekę masz? Co robisz w poniedziałek? No jak to co? No normalnie, no od rana do wieczora speed. No jak to co? No normalnie, no speed. Aha. I ja mówię na takich chrześcijan Naamany. Bo on chciał, żeby się o niego pomodlili, ale do rzeki wejść nie chciał. Tak? Jeszcze raz. Chciał, żeby się o niego pomodlili, nawet był gotowy przyjechać do męża Bożego, ale do rzeki wejść nie chciał. Zgadza się? I teraz powiem wam dlaczego. Bo Naaman miał swoją rzekę. Nawet dwie. Albo i trzy. Zobacz, posłuchaj. Bo ja myślałem sobie, że stanie przy mnie. Wezwie imienia Pana, swego Boga. Poruszy swoją rękę nad miejscem trądu i uzdrawi trędowatego. Czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Znacie to? Czyżby to nie jest lepsze od tego twojego gadania głupiego, że przyłaliś na modlitwy? Czy ty nie przesadzasz czasami? Skąd my to znamy, nie? A ja mówię, ale pierwszy Kościół. A oni nie byli... A my nie pierwszy Kościół. A my pierwszy Kościół. Tą samą rzeką chcemy lecieć. I ja w swojej rzece jestem. Ja mówię, to czemu nie funkcjonujesz? Bo mam swoją rzekę. Mam to, mam to, mam to. Okej, ja wiem, że masz, bo każdy ma, nie? Ale problem jest, że nie chcesz z niej wyleźć.